Dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że już widać ekran, który szeruję, ekran z prezentacją. Widać. Dziękuję. Dziękuję też Aniu za wprowadzenie. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda analiza danych, analiza zachowań graczy w mobilnym game devie z mojej perspektywy. Dlatego zapraszam do posłuchania, co mam do powiedzenia. Na początek taki krótki wstęp, kontekst, kim jestem, co robię. Jestem, można powiedzieć, analitykiem danych, game analitykiem i wcześniej również analitykiem platformy CDP. Moje doświadczenie w tych obszarach obejmuje około 5 lat. Branże, z jakimi miałem styczność, to game dev obecnie. Wcześniej była to branża fashion, sprzedaż detaliczna. Obszary, w jakich pracowałem i pracuję, to zespół produkcyjny, dział marketingu czy dział e-commerce'owy. Jako część zespołu Vivid Games jestem od wiosny 2020. W zespole, w którym pracuję, jestem odpowiedzialny za monitorowanie performance'u gry, przygotowywanie analiz, raportów, sprawdzania zachowań użytkowników oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju i implementacji nowych feature'ów. Co jest z mojej perspektywy ważne i być może wyda się to Wam dziwne, ale wychodzę z założenia, że żeby być analitykiem, niekoniecznie trzeba w sposób bardzo zaangażowany być w danej branży, czy być konsumentem danej branży, ale to, co jest najważniejsze, to jest znajomość produktu. Chciałbym dzisiaj zahaczyć o kilka tematów, między innymi o tym, jakie są obszary już z punktu widzenia game developmentu, jeśli chodzi o analitykę, jak umiejscowiamy analitykę, czy jak ja widzę umiejscowienie analityka w procesie developmentu, jakie są już konkretne role i zadania, jakie mamy typy analiz, jakie są pułapki związane z analizowaniem danych, jakie są też moje wskazówki czy best practice, na których się opieram. I na sam koniec dopiero wybrane metryki, chociaż przygotowując się do prezentacji i zastanawiając się i przygotowując takie streszczenie, napisałem, że będę chciał Wam przybliżyć, jakie metryki liczymy. Ale tak w dużej mierze te metryki to jest efekt końcowy. Bardzo dużo dzieje się wcześniej i na tym chciałbym się skupić. Co jest też, myślę, na pozór dziwne, ale takie jest moje założenie, to prezentacja o liczbach, tych liczb w zasadzie poza jednym slajdem nie będzie zawierała. Jest to zabieg celowy. Jak z mojej perspektywy widzimy rolę dla analityków czy osób, które są związane z danymi, tak można powiedzieć, bezpośrednio w mobilnym game devie czy w produkcji? Ja dzielę to na takie dwa obszary. Jest to obszar, który jest bardziej związany ze stroną techniczną, technologiczną. Są to osoby, które odpowiadają za dostarczanie danych, osoby, które są związane z administracją baz danych, z pozyskiwaniem danych, ich obróbką taką wstępną z różnych źródeł. Są tutaj również BI developerzy, którzy przygotowują dashboardy, choć nie tylko. I są data inżynierzy. Prawdopodobnie jest jeszcze tych osób, tych ról specyficznych więcej, ale powiedzmy, że od strony technicznej, z mojej perspektywy, te, które zalistowałem, są najczęściej powtarzającymi się. Jest też druga strona,
Są to game analitycy, data analitycy, statystycy, konsultanci czy analitycy biznesowi, czy też ogólnie czasami mówiąc analitycy. Tak jak zaznaczyłem, ja i jak wspomniałem, ja zaliczam się bardziej do tej grupy wskazanej po lewej stronie i z tej perspektywy będę chciał Wam opowiadać. Jakie jest miejsce przede wszystkim w zespole produkcyjnym? Być może wydać się to dziwne, być może zaskakujące, a być może dla większości z Was może być to oczywiste. Ja widzę to tak, że rola analityka poniekąd proces developmentu zaczyna i kończy się na analityku, ponieważ przed podjęciem decyzji, czy często przed podjęciem decyzji wchodzą analitycy i badają to, co na ten moment można wyciągnąć z gry, z produktu, czy nawet z rynku. I taki wsad w postaci tych wstępnych analiz jest jako część składowa przekazywana i uwzględniana w procesie decyzyjnym, który jest wykonywany przez właścicieli produktów, przez producentów, osoby, które te ostateczne decyzje o rozwoju podejmują. Następnie powstaje design. Na podstawie designu i jego akceptacji dany feature czy dana gra jest produkowana. Powstaje kod oczywiście, powstają grafiki, animacje. Następnie mając produkt, który jest wstępnie przygotowany do wypuszczenia, jest testowany. Oczywiście jeśli coś w trakcie testów wyniknie, wraca on częściowo do etapu produkcji, później znowu jest testowany. Jeśli jest decyzja pozytywna, załóżmy, że nie ma, może inaczej, że nie ma błędów krytycznych, produkt jest wypuszczany w świat. No ale jeśli produkt zostanie wypuszczony w świat, to zespół, osoby decyzyjne chcą wiedzieć, czy to, co zostało wprowadzone, czy to nowe feature, czy sam produkt performuje tak, jak było to w założeniach, czy być może jest coś, co być może jest coś nie tak, być może nie ma też wpływu na ogólne wyniki danego produktu. Więc tak podsumowując i streszczając, można przyjąć z naszej perspektywy analityków, że poniekąd proces developmentu zaczyna się i kończy na naszych zadaniach. Myśląc już konkretnie o zadaniach analityków, prawdopodobnie pierwsza myśl jest taka, że analityk to jest w zasadzie taka osoba, która wylicza dane, wylicza jakieś metryki, przygotowuje wykresy bąbelkowe, kołowe, kolumnowe, diagramy i tak dalej. Z mojej perspektywy wygląda to jednak troszeczkę inaczej. Uważam i obserwując, tak jest, że najważniejszymi punktami, takim wsadem analityków, czy ich rolą i zadaniami jest przede wszystkim zrozumienie produktu. I mimo, że tak jak wspomniałem Wam na początku, ja akurat nie jestem typowym graczem, to nie zmienia to faktu, że żeby analizować dane, analizować wyniki produktu, muszę doskonale znać produkt. To jest podstawowa rzecz, która jest potrzebna, żeby zrozumieć to, co później z baz danych będzie przeze mnie wyciągane. Kolejna rzecz, która jest również istotna, no to musimy znać źródła danych, czy pochodzenie danych, no bo jeśli nawet dostarcza nam dane osoba bardziej techniczna, czyli za to odpowiedzialna bardziej techniczna osoba z tej prawej strony, którą pokazałem na kilku slajdach wcześniej, to mimo wszystko nie zwalnia nas to z tego, żeby nie wiedzieć, skąd te dane przechwytujemy, a
potencjalnych źródeł danych jest co najmniej kilka w naszej branży, ponieważ są to chociażby dane, które pochodzą z konsol, czy to Google'a, czy to Apple'a. Są to dane z narzędzi, które odpowiedzialne są, że tak powiem, za atrybucję użytkowników, o czym pewnie jeszcze będziecie dzisiaj słuchać na wykładzie związanym z User Acquisition, z analityką User Acquisition. Są też dane bezpośrednio z gry, tak zwane eventy, czyli te poszczególne tapnięcia nawet użytkowników w grze. Informacje o wyświetleniach reklam, przychodach z reklam, przychodach z mikrotransakcji. Jest tego naprawdę całkiem sporo i analizując dane trzeba być tego świadomy. Równie istotne jest rozumienie tych danych w tym sensie, w jaki sposób one są nam dostarczane. Bo tak jak wspomniałem, dane z gry to są bardzo często, czy zawsze są to dane, które są na poziomie jednego tapnięcia przez konkretnego użytkownika o określonej nawet milisekundzie. Ale są też dane, które mamy w postaci zagregowanej, tak jak chociażby dane, które pochodzą ze sklepów Google czy Apple. Tutaj musimy być tego świadomi, jak one wyglądają. Jest to też o tyle istotne, że później jeśli próbujemy czy łączymy dane, musimy po prostu wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Kolejny punkt, bardziej taki miękki bym powiedział, ale jakość. Jakość. Musimy przede wszystkim mieć świadomość, że nasza praca, to co dostarczamy na samym końcu, jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Nieczęsto są to bardzo duże budżety i musimy mieć tę świadomość i taką przykładać do tego odpowiednią wagę i wykazywać się odpowiednią rzetelnością. I dopiero na końcu tego procesu analitycznego jest dostarczanie wyników, metryk, analiz, raportów, sprawdzeń i tak dalej. Jakie typy raportów mamy? Być może nie jest to najbardziej fascynujące, ale warto może też o tym wspomnieć, ponieważ tych typów raportowania jest kilka co najmniej. Przynajmniej takie wyróżniamy w naszym zespole. Są to tak zwane raporty okresowe, które w bardzo dużej mierze oparte są o narzędzia BI-owe. Jest to badanie metryk typu pobrania, przychody, engagement, jaki na przykład mamy przychód z poszczególnych device'ów, w jakich krajach jaki generujemy przychód czy zaangażowanie użytkowników. Czyli takie rzeczy, które na bieżąco w jakiejś agregacji powiedzmy tygodniowej czy nawet miesięcznej jesteśmy w bardzo szybki sposób w stanie wyciągnąć i przekazać managementowi. Kolejnym typem są, tak ogólnie mówiąc, analizy. Mam tutaj na myśli takie szczegółowe analizy feature'ów czy trybów. W przypadku takiego procesu developmentu, który wcześniej opisywałem, jeśli czujemy, że jakiś tryb lub jakieś miejsce w grze wypadałoby odświeżyć, bo już nie przystaje do tego, co inne produkty na rynku potrafią, to żeby dokonać tej zmiany, analizujemy obecne feature'y i sprawdzamy, jak one są wykorzystywane. To są takie analizy, które zajmują trochę więcej czasu niż godzinę, dwie, bo często jest tak, że spędzamy nad nimi kilka dni czy nawet tydzień, bo staramy się bardzo mocno zagłębić w to, co się dzieje wewnątrz gry. Musimy mieć też świadomość tego, że opomiarowane w grze może być tak naprawdę wszystko, każde tapnięcie, każde kliknięcie i w takiej codziennej pracy nie jesteśmy w stanie śledzić czy liczyć, wyliczyć metryk do wszystkiego. Musimy wszystko tutaj się troszeczkę zawężać i po to są te analizy szczegółowe, żeby
żeby pochylić się nad miejscami, które nie są może tak szczegółowo na co dzień badane. Do przykładu takich analiz też mogą należeć jakieś zaawansowane czy bardziej szczegółowe analizy sprzedaży poszczególnych itemów, czy w poszczególnych krajach, czy analizy sezonowe, porównywanie na przykład, tak jak mamy okres teraz Black Week, można już powiedzieć, to na przykład porównywanie tych samych okresów w różnych latach. Później mamy tak zwane analizy ad hocowe, to w przypadku, kiedy obserwujemy, że dzieje się coś, powiedzmy, niepokojącego na live, na przykład jest jakiś wzrost kraszy i mamy podejrzenie, w którym miejscu to w grze występuje, no to staramy się w jakiś możliwie szybki sposób zweryfikować, w którym miejscu problem jest. Kolejną grupą to jest porównywanie wyników AB testów. Wyszczególniłem to osobno, ponieważ to jest jakby sam obszar AB testów jest dosyć sporą materią do omówienia, ale tutaj w kontekście analiz chciałem tylko wspomnieć, że AB testy analizujemy pod kątem tych podstawowych metryk, które są oparte, które są wyliczane w raportach okresowych. Przykład też w agregacji dziennej, ale i bardziej szczegółowych tych analizach, które są skupione na poszczególnych feature'ach, ponieważ jeśli w AB teście testujemy jakiś, powiedzmy, nowy tryb, no to zarówno chcemy wiedzieć, jakie on ma przełożenie na wyniki i metryki ogólne, te najważniejsze z punktu widzenia firmy, ale i też jak sam tryb jest wykorzystywany i używany przez użytkowników. Ostatni typ, jaki mogę wyróżnić, to jest sprawdzenie performance gry, ale od strony takiej bardziej technicznej, tutaj szczególnie w przypadku, kiedy aktualizujemy grę, wypuszczamy ją na sklep, chcemy wiedzieć od strony technicznej, czy na pewno jest wszystko w porządku, czy być może nie wkradł się jakiś bug, który powoduje wspomniany wcześniej chociażby wzrost crash rate'ów, lub na przykład sprawdzamy, czy po wypuszczeniu aktualizacji jakoś w sposób zasadniczy nie wzrasta liczba osób, które czernują już pierwszego dnia. Jakie są w takim razie pułapki związane z wyciąganiem danych na temat gier? Taką największą pułapką, którą ja obserwuję i której mam świadomość, to są metryki globalne. Te metryki, na które patrzymy tak naprawdę na co dzień, mogą być naszym największym przekleństwem, ponieważ jeśli patrzymy na nie bez kontekstu, bez porównania, bez wyciągnięcia na, powiedzmy, na głównym rynku, jak główny rynek reaguje, mogą być dla nas bardzo zwodnicze i mogą prowadzić do podejmowania złych decyzji. Globalne metryki również mogą być dla nas mylące, czasami nawet deprymujące, jeśli będziemy porównywać je z benchmarkami rynkowymi. Ponieważ tak naprawdę każdy produkt jest inny i często jest tak, czy ośmieliłbym się powiedzieć, że prawie zawsze, że my nie znamy właśnie kontekstu tego, w jakich na przykład krajach dana gra performuje. Mamy tylko suchą liczbę, której nie potrafimy w taki sposób jednoznaczny odnieść do tego, jaką metrykę my prezentujemy, jaką my możemy się pochwalić. Kolejną pułapką jest pułapka wartości średniej. Jak pokażę na kolejnym slajdzie, wartość średnia może być bardzo, bardzo zwodnicza i może nie pokazywać jakby realnego obrazu rzeczywistości.
Jest to po prostu jedna liczba, która tak jak mówię, może nie pokazać obrazu rzeczywistości. Kolejną z pułapek może być mogą być jakieś odchylenia sezonowe, na przykład związane czy z okresem świątecznym, ale też na przykład jakimiś wydarzeniami, które dzieją się na świecie. Musimy pamiętać, że nasza gra jest wyrywkiem rzeczywistości dla graczy i nie jest też niestety pępkiem świata. Musimy mieć tego świadomość, że my mamy minimalny wpływ, można powiedzieć, na to, chcemy mieć jak największy oczywiście, ale mamy jakiś ograniczony może wpływ na to, jak gracze są zaangażowani. Wytłumaczę to jeszcze później, wracając do jakby omawiając, jak tego unikać. Również pułapką wbrew pozorom są wartości bezwzględne, czy na przykład wartości samej sprzedaży. Jesteśmy świadomi, że chociażby ta wartość sprzedaży jest bardzo istotna z punktu widzenia managementu, ale my musimy wiedzieć nieco głębiej, kopać nieco głębiej i wiedzieć nieco więcej, co się pod tą co się pod wartością absolutną kryje. Jeśli na przykład prowadzimy analizę sprzedaży poszczególnych itemów w grze, czy wyświetlanie poszczególnych reklam, to takie spojrzenie ilościowe może być bardzo, bardzo mylące i wprowadzające w błąd. Jaka jest kolejna pułapka? To jest porównywanie wyników gier bez kontekstu, w jakim momencie cyklu życia produktu jest dana gra. Jeśli porównamy grę, która jest na rynku miesiąc, dwa, trzy, z grą, która jest na rynku kilka lat, nawet jeśli będzie to ten sam typ, możemy mieć tutaj niewłaściwy odczyt tego, jak nasz produkt się zachowuje. Czy jest on właśnie na kilka lat na rynku, czy jest świeżym produktem, tak zwanym nawet MVP, jeśli jest to bardzo wczesny cykl życia produktu. No i kolejną i być może taką największą z pułapek, z którym ja się zetknąłem, to jest kalkulacja metryk. Metryk w cudzysłowie. Dlaczego? Ponieważ liczby mają to do siebie, że jeśli nie są zerem, to zawsze dadzą się podzielić i zwrócą jakiś wynik. Jeśli źle podejdziemy do wyliczania tych metryk, no to możemy dostać wyniki, które będą nie reprezentowały w żaden sposób rzeczywistości. I tak jak wspomniałem wcześniej, jedną z pułapek jest pułapka średnich. Wyliczając jakąś metrykę, przyjmijmy tutaj na potrzeby naszego spotkania, że jest to średnia ilość sesji na użytkownika w ciągu dnia. I wychodzi nam z wyliczeń, że jest to średnia 2,3 sesji. Jeśli będziemy mówić, że jest to rzeczywiście inaczej. Może być tak, że będzie to prawda, ale w przypadku, kiedy średnią czy to zaangażowanie graczy wejdziemy trochę głębiej, może się okazać, że rzeczywistość jest troszeczkę inaczej opisywana. To znaczy może się okazać, że w takim ujęciu średnia 2,3 jest nieprawdą, ponieważ rozpisując to na poszczególną ilość sesji i udział użytkowników, może się okazać, że tak naprawdę tylko jakieś 19%, może nieco więcej, rzeczywiście może reprezentować tę średnią przy takim rozkładzie. Jak widzicie na wykresie kołowym po prawej, tak naprawdę w tym przypadku około 50% wskazywałoby, że jest to tylko jedna sesja, a kolejne powiedzmy 30% jest to powyżej dwóch sesji. Jedną z pułapek,
które w interpretacji wyników, z którymi możecie mieć do czynienia, czy my mamy do czynienia i jesteśmy na szczęście tego świadomi, jest split pomiędzy powiedzmy dwoma trybami, czy dwoma wartościami, które są w jakiś sposób porównywalne. I na przykładzie wykresu widzicie, że udział trybu pierwszego względem trybu drugiego rośnie. W rzeczywistości, gdybym zapytał Was, jak na liczbach bezwzględnych to wygląda, to zapewne część z Was powiedziałaby, że no tak, to jest wynik tego, że tryb pierwszy zyskuje na zaangażowaniu. A część z Was powiedziałaby, nie, dlaczego? Może być tak, że tryb drugi traci na zaangażowanie, a pierwszy jest stały. No i tak naprawdę te dwie sytuacje są równie mocno prawdopodobne, patrząc tylko na ten wykres z lewej bez kontekstu ilościowego. Jedną też może z pułapek jest może tak. Analizując wyniki i sprawdzając je codziennie, możemy wpaść w taką pułapkę, która jest związana ze zdropem. Na przykład obserwując jakąś średnią wartość użytkownika w ciągu dnia, przyjmijmy dla przykładu, że kolumny to są właśnie dni, a ich wysokość odpowiada za średnią wartość użytkownika w danym dniu. I fakt jest taki, że w tym momencie patrzymy na wykres, na którym mamy dwa tygodnie i możemy dojść do wniosku, że w ostatnich dwóch, trzech dniach dzieje się coś niedobrego. I możemy zacząć wyciągać jakieś decyzje lub wnioski. Jeśli spojrzelibyśmy na ten sam wykres w nieco szerszym horyzoncie czasowym, może się okazać, że tak naprawdę my w dłuższym horyzoncie czasowym jesteśmy na wzrostowej linii trendu przy danej metryce, a te dwa dni, w których widzimy spadki, są po prostu jakimś odchyleniem. Może to wynikać z pewnej losowości, może to wynikać z faktu takiego, że w tych dwóch dniach napłynęli użytkownicy, którzy byli nieco mniej na przykład skorzy do monetyzowania się, w sensie płacenia, czy mniej byli zaangażowani w oglądanie reklam, ponieważ wpłynęli z jakiegoś rynku, na którym te wskaźniki monetyzacyjne są po prostu słabsze. Więc na to trzeba uważać. W porządku, więc jeśli mamy tyle pułapek, no to jak się ustrzec, jak dążyć do tego, żeby interpretować wyniki w sposób prawidłowy. W pewnym stopniu musimy jednak unikać nadinterpretacji wyników średnich, to znaczy nie możemy patrzeć na wyniki średnich, których mimo wszystko mamy sporo, ale nie możemy patrzeć na wyniki średnich bez szerszego kontekstu. Musimy przede wszystkim obserwować linię trendu. Co jest istotne, musimy też być świadomi, jaki na przykład rynek jest dla nas kluczowy, ponieważ w obecnych latach, kiedy mamy bardzo duży fokus na pozyskiwanie użytkowników i to pozyskiwanie użytkowników z całego świata, z różnych rynków, o różnej sile nabywczej pieniądza. Tak naprawdę ta zmienność ruchu, te kilkudniowe spajki w sposób zasadniczy mogą właśnie wpływać na metryki, ale niekoniecznie odwzorowywać nam rzeczywistość. Dlatego tutaj warto zawsze mieć taki rynek czy taki wycinek graczy, który jest ilościowo jednak ustabilizowany, jest odporny na zmiany, ponieważ na takim wycinku będzie nam najlepiej
zaobserwować, czy rzeczywiście dzieje się coś w grze niedobrego, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy na przykład na stałej linii wzrostowej i robimy robotę prawidłowo. Kolejną taką sugestią jest normalizacja danych. Nie wiem, czy to się aż tak fachowo nazywa, ale no, co mam tutaj na myśli? Normalizacja danych. Tak jak wcześniej mówiłem, chociażby o porównaniu sprzedaży poszczególnych itemów czy ilości wyświetlanych reklam, w różnych okresach możemy zaobserwować nawet tę samą ilość, ale jeśli nie będziemy mieli kontekstu, ilu mieliśmy na przykład aktywnych graczy pół roku temu, a w dniu dzisiejszym, to bez takiej normalizacji nie będziemy w stanie wyciągnąć prawidłowego wniosku, czy rzeczywiście, czy udaje nam się podnosić wskaźniki na plus, wskaźniki sprzedaży, czy wręcz na minus, bo może być taka sytuacja, że w zeszłym, powiedzmy pół roku temu sprzedaliśmy, dany item sprzedał się w ilości 1000 sztuk, w tym miesiącu sprzedał się w ilości 1200 sztuk. I możemy mieć takie wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze, ale jeśli znormalizujemy wynik i uwzględnimy liczbę na przykład aktywnych użytkowników i okaże się, że obecnie mamy tych użytkowników dwa razy więcej, to ten wzrost sprzedaży wcale tym wzrostem nie będzie, a będzie bardziej spadkiem. To okaże się, że dużo jednak proporcjonalnie, jednak dużo mniej użytkowników jest skorych, żeby dany item kupować. Zadawanie danym pytań. Co mam na myśli? Jako początkujący analityk bardzo często wpadałem w pułapkę, że mając dane, chciałem, czy miałem zadanie wyciągnąć dane. No i te dane udawało się wyciągnąć, tylko na koniec nie do końca było wiadomo, jaka jest odpowiedź, bo nie mieliśmy tego pytania na początku. Co chcę sprawdzić, na jakie pytanie dane mają mi odpowiedzieć? To jest może trudne nawet do wytłumaczenia po części, ale to się chyba bardzo dobrze tłumaczy w sentencji, że nie ma precyzyjnych odpowiedzi na nieprecyzyjne pytania. Nie możemy odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, czy jest dobrze, bo na takie pytanie można na dane można spojrzeć z różnej perspektywy i dla jednego wyniki będą dobre, bo patrzy na jakiś jeden wybrany wskaźnik lub nawet na kilka, a dla kogoś mogą być wyniki słabe. Tak? Więc to jest, chodzi o to, że jeśli chcemy coś sprawdzić, musimy konkretnie sprecyzować sobie, na jakie podstawione pytanie mają nam dane odpowiedzieć. Kolejną rzeczą, kolejną taką radą jest nie branie do siebie danych emocjonalnie. Często wspominamy o tym w zespole, żeby nawet jeśli widzimy, że coś jest na przykład nie tak w jakimś okresie czasu, okej, my sobie to raportujemy, obserwujemy, nie podchodźmy emocjonalnie i nie szukajmy wzrostów, gdzie ich nie ma, nie szukajmy spadków też, gdzie ich nie ma. Starajmy się podchodzić do tego na chłodno. No i ostatnia rada, miejmy zasadę ograniczonego zaufania do benchmarków rynkowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, benchmarki rynkowe bardziej traktujmy jako drogowskaz, ale dopóki nie będziemy mieli pełnego kontekstu, na jakich rynkach dana gra jest popularna lub po jakiej liczbie użytkowników mówimy, to takie benchmarki mogą nam nic nie powiedzieć, a będą prowadziły do podejmowania nieprawidłowych decyzji.
I na sam koniec zostawiłem, powiedzmy, wykaz takich metryk, które z perspektywy mobilnego game devu są badane. Oczywiście to też jest tak, że każdy produkt będzie miał swoje własne metryki, ponieważ każdy produkt mimo wszystko jest unikalny. Jest jakaś część wspólna, ale tak naprawdę dużo, dużo z metryk jest customowych i dostosowanych do produktu. Takimi podstawowymi, które na pewno badają wszyscy, są pobrania, są instalacje. Nie zawsze to jest to samo. Jest revenue, czyli przychód, czyli to, skąd tak naprawdę na czym zarabiamy w grze. Tych źródeł, powiedzmy, jest maksymalnie kilka. Tutaj jest też badany chociażby split tego revenue, czyli jaki rodzaj monetyzacji, jaki ma udział w całkowitym przychodzie. Co jest jeszcze rynkowego, to na pewno jest badanie utrzymania graczy, które może być opisywane przez retencję, może być opisywane przez churn w zależności od produktów, może być również i jest częściowo opisywane przez unikalnych użytkowników, którzy są aktywni dziennie lub unikalnych w skali, w perspektywie tygodnia czy miesiąca. Na pewno też każdy właściciel produktu, każda firma patrzy na LTV. No, LTV jest być może nawet ważniejszą metryką niż samo revenue, niż sam przychód, z uwagi na to, że tak naprawdę LTV pokazuje nam, ile na danym użytkowniku w czasie życia w produkcie, czyli w czasie przeciętnego użytkowania gry, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie na nim zarobić. To jest szczególnie dobra metryka, w której patrzy się w działach pozyskiwania użytkowników. Jest tam w działach pozyskiwania użytkowników, jest ona nieco inaczej opisywana, inaczej nazwana, ale sprowadza się do tego samego, czyli ile z pieniędzy wydanych na pozyskanie danego gracza, może inaczej, ile odzyskamy, w sensie ile gracz nam przyniesie przychodu, czyli na przykład jeśli średnio wychodzi, że na użytkownika musimy wydać, załóżmy, $1, no to pytanie jest, kiedy ten $1 nam się zwróci na pozyskanie, czy to będzie 10 dzień od instalacji, czy to będzie 30 dzień od instalacji, czy to będzie na przykład 100 dzień od instalacji. I też taką techniczną metryką, która jest brana pod uwagę w aplikacjach mobilnych, w grach mobilnych, jest to crash rate. Jest to crash rate, który jest badany w ujęciu dziennym. Jest to sprawdzenie, jak w sposób techniczny gra performuje, czy dzieje się coś niedobrego. To jest też o tyle na przykład istotny punkt, że jeśli gra jest stabilna technicznie, to ma większe szanse na to, aby na przykład zyskać featuring w sklepach Google'a czy Apple'a, czyli żeby była bardziej popularna, łatwiej było ją wyszukiwać, była promowana przez sklep. Tak jak widzicie, metryk jest sporo. To są metryki, które tak naprawdę przyszły mi do głowy w ciągu kilku minut z tego, co akurat my badamy jako zespół. Ale tak naprawdę tych metryk moglibyśmy pisać i sporo byłoby takich, które są, tak jak mówiłem na wstępie, tylko i wyłącznie użyteczne z punktu widzenia danej gry, bo są po prostu one customowe.
To by było z mojej strony na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to jestem tutaj do waszej dyspozycji. Super, super, dzięki wielkie. Widzę, że pojawiło się kilka pytań na naszej części Q&A. Wszystkich, którzy nie mają jeszcze, chcieliby zadać pytanie, obawiają się, to zapraszam serdecznie, bo to jedyny taki moment, kiedy może Olek odpowiedzieć na wasze pytania. Ja zanim zacznę czytać pierwsze pytanie, to przysyłam wam ankietę z taką z prośbą o ocenienie naszych wszystkich prelegentów, więc gdybyście nie zostawali na kolejne wykłady, to proszę was, żebyście uzupełnili. Dobra, wracamy do naszych pytań. Marta pyta, jakich narzędzi analitycznych może używać IndieDev, korzystając z Unity 3D? Od czego zacząć, prowadząc samodzielne analizy? Jeśli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o to, jakich narzędzi my używamy, o to, jakich ja używam na co dzień, możemy tutaj sobie też porozmawiać później. Natomiast dla mnie taką, może inaczej, dla nas podstawowymi narzędziami są przede wszystkim narzędzia BI-owe, w których jesteśmy w stanie połączyć dane z różnych źródeł. Jest to chociażby BigQuery googlowskie, na którym my mamy opartą analitykę i gdzie bezpośrednio też możemy już część analiz przeprowadzić, szczególnie tego, co to gracze wykonują w środku gry. Czasami najprostsze, ale równie przydatne narzędzia do obróbki zagregowanych danych, czyli arkusze goglowskie, Excel. A od czego zacząć, prowadząc analizy? Myślę, że to, co też powiedziałem w prezentacji i opisałem, czyli zastanowienie się, co chcemy uzyskać, co chcemy wyliczyć. I być może jakiś taki wstęp do statystyki, ponieważ myślę, że to jest też dobry wstęp na początek, żebyśmy nauczyli się, jak podchodzić do badania metryk. Okej, dzięki. Idziemy do następnego. Kornel, cześć. Fajna prezentacja. Pytanie odnośnie różnicy w pracy jako analityk w game dev, a innych gałęziach rynku. W twoim przypadku możesz odnieść się do fashion, ale jeśli masz inne doświadczenia, to chętnie się dowiem. Dzięki. Dziękuję, Kornel. No i to jest taki punkt sporny, który jest czasami trudny do przejścia, ponieważ myślę, że tym, co robię, udowadniam najlepiej, że niekoniecznie trzeba być graczem, żeby analizować dane game devowe. Ja podchodzę do tego tak, że gra mobilna jest produktem, jaki konsumujemy. Jest produktem tak naprawdę jak każdym innym. Ten produkt ma swoją specyfikę, oczywiście, ma też dane specyficzne, ale do czego ja mógłbym przyrównać, bo pisałem, tak jak mówisz, Kornel, pisałem i mówiłem o branży fashion, ale analizowałem też dane, jeśli chodzi o e-commerce, o sprzedaży naprawdę różnych artykułów na rynku i z mojej perspektywy, jeśli znasz dobrze produkt, wiesz, jakie masz dane, wiesz, po co możesz sięgnąć, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Znajomość produktu jest w tym momencie kluczowa, a samą jeszcze analizę aplikacji mobilnych mógłbym przyrównać do analizy użytkowników, chociażby w sklepach internetowych. Jest to z mojej perspektywy bardzo, bardzo podobny obszar do badania. Mhm. Dobra. Czy powinno się analizować jakieś KPI w każdym kraju osobno, ze względu na to, że na przykład odsetek graczy kupujących jest większy w USA niż na przykład w Indiach? Zdecydowanie tak i zdecydowanie w taki sposób do tego staramy się podchodzić i musimy mieć właśnie tę świadomość, że wspomniane przeze mnie metryki globalne nie odwzorowują nam rzeczywistości. One nam tę rzeczywistość uśredniają, ale
może być tak i często jest tak. To nie tylko może na przykład nie wynika nie tylko z samego rynku, czy to Stany, czy to Indie, że gracze mają różną skłonność do kupowania tego, co jest w środku gry, ale może to wynikać również chociażby z różnych preferencji w zależności od tego, z jakiej platformy przychodzą gracze. I wcale nie jest powiedziane tak, że co do zasady gracze Androidowi to będą gracze, którzy w Stanach też będą się na przykład gorzej monetyzować, bo takie jest powszechne postrzeganie. Co jest istotne, to żeby z punktu widzenia swojego produktu wyciągnąć na tyle reprezentatywną, na tyle reprezentatywny wycinek ruchu czy wycinek przychodu i na nim przede wszystkim się skupić i porównywać, jak gra performuje. Oczywiście inne rynki są równie istotne, bo koniec końców one są tym procentem składowym, który na końcu generuje ten całkowity revenue, ale trzeba bardziej szczegółowo wchodzić w to, jak wyglądają KPI na poszczególnych grupach graczy, chociażby czy to są gracze płacący, czy nie płacący, czy są ze Stanów, czy są z Indii, czy są z Polski. To oczywiście zależy od gry, zależy od tego, w jakich miejscach gra jest, powiedzmy, popularna, gdzie jest ten rynek, na przykład, który nas, bym powiedział tak w skrócie, karmi. Dobra, dzięki. Kolejne pytanie. Interpretacja danych od graczy może zależeć od ich pochodzenia etnicznego, demograficznego. Czy jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić? Jakie mogą być geograficzne różnice w interpretacji danych? To trochę już poruszyłeś, tak? Pytanie o tą demografię etniczną, jakieś pochodzenie, ale częściowo w poprzednim, myślę, pytaniu odpowiedziałeś na to. Tak, bo to też jest, może tylko tyle dodam, że też jest, może być też taka specyfika właśnie kulturowa. My z naszej, jakby w naszym zespole skupiamy się na tym, żeby gra jak najlepiej na siebie, że tak powiem, zarobiła. Ale do czego zmierzam? Jeśli na przykład zastanawiamy się, wprowadzamy jakiś nowy produkt in-game'owy, który jest dostępny za realne pieniądze, i zastanawiamy się, na ile ten produkt wycenić na rynku w Europie Zachodniej, a na ile w Polsce. I mamy taką obserwację, że wbrew pozorom cena niekoniecznie musi mieć znaczenie, bo jeśli powiedzmy na rynek Europy Zachodniej wycenimy jakiś item za, strzelam teraz, za 10 dolarów, to nie jest powiedziane, że on się będzie tak samo mocno sprzedawał w Polsce, jeśli my go w Polsce wycenimy za, powiedzmy, 5 zł, czyli duża dysproporcja, jeśli byśmy porównali do wartości w dolarach, ale mimo wszystko nie przekłada, może się to nie przekładać na tę samą konwersję, tę samą chęć zakupu u graczy w Polsce. No, tłumaczymy to. Oczywiście nie mamy tego 1:1, nie jesteśmy w stanie tego oprzeć w liczbach. Jedynie są to takie interpretacje, które wynikają z testów, które robimy, ale wynika nam z tego i też patrzymy trochę po sobie, no nie uciekniemy od tego, że po prostu my nie jesteśmy jeszcze skłonni wydawać pieniędzy za coś, na przykład za co nie musimy. Wolimy na przykład obejrzeć więcej reklam wideo w grze, aniżeli wydać realne pieniądze, które mamy na karcie podpiętej do urządzenia. Dzięki. Dobra, teraz tutaj jest pytanie Krzyśka, jakie narzędzia do analityki polecasz dla solo dewelopera małego studia, ale to też odpowiadałeś, to było nasze pierwsze pytanie. Teraz tak, Kornel pyta jeszcze jedno pytanko odnośnie zarobków. Jest to jednak praca, więc jestem ciekaw, jak w game devie plasują się zarobki względem szeroko pojętego rynku. Wiem, że to mało obiektywne może być, bo zależy,
ale mniej więcej możesz się podzielić jakimiś przemyśleniami. Dzięki. Pytanie o zarobki i odpowiedź na nie nigdy nie będzie jednoznaczna, bo to trochę jest tak jak z metrykami. To zależy od kontekstu, to zależy, myślę, że przede wszystkim od umiejętności, zależy od organizacji, zależy od tego, czy organizacja jest otwarta na pracowników nie tylko z Polski, można powiedzieć w ten sposób. Więc tutaj czynników może być naprawdę, naprawdę dużo. Myślę, że nadal jest to względnie atrakcyjna branża, ponieważ skupia się w branży osoby o specyficznych umiejętnościach i na ten moment, zresztą to można też znaleźć, całkiem nieźle wycenianych, ale to zależy od, naprawdę od konkretnego przypadku. I tyle. Mhm. Dzięki. Ja myślę, że też o zarobki zawsze możecie podglądnąć i wejść do naszego raportu Kondycja polskiej branży gier. Tam są z 2019-2020 roku zarobki w branży, więc gdyby Was to interesowało, to polecam poszukać. Okej, idziemy do następnego pytania. Czy można porównywać dane, gdzie w jeden dzień mamy 20 tysięcy użytkowników, a potem 40 tysięcy? Myślę, że tutaj mówimy o takim przypadku, gdzie jest dosyć duża zmienność ruchu. To jest to o tej pułapce, o której mówiłem, patrząc na prawdopodobnie na metryki globalne w takim wąskim ujęciu. W mojej ocenie nie powinniśmy patrzeć wyrywkowo i zestawiać jednego dnia do drugiego tylko na metrykach globalnych, bo prawdopodobnie za tymi znacznymi różnicami dzieje się coś nienormalnego mimo wszystko, bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę, że te różnice to jest wynik user acquisition, czyli pozyskiwania użytkowników, które umówmy się, ono nie jest stałe i to nie jest na przykład stała liczba użytkowników, która jest pozyskiwana dziennie na przestrzeni miesiąca, tylko ona się bardzo mocno waha. Naprawdę tam jest dosyć dużo czynników, które decydują, czy pozyskanie użytkownika jest opłacalne, czy nie, czy jest przestrzeń na to, czy nie. Więc w mojej ocenie i tak sprowadzając do meritum, nie można patrzeć jeden do jeden, musimy spojrzeć na szerszy horyzont i przede wszystkim musimy spojrzeć na te wyniki, które obejmują dane dni na rynku, który jest dla nas kluczowy. Czy tam też takie nienormalne zmiany się dzieją? No, to nie jest tak, że porównanie dwóch liczb, porównanie, jak się zmieniła jedna metryka w wąskim okresie czasu bez szerokiego kontekstu i bez spojrzenia na inne dane, dadzą nam odpowiedź, którą byśmy chcieli. Super pytanie. Jak zacząć uczyć się analizy? Jakieś może polecisz studia, kursy, książki? Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o analizę, jestem bardziej samoukiem. Dużo nauczyłem się w praktyce, dużo nauczyłem się z książek, ale przede wszystkim to jest praktyka. Jeśli chodzi o kursy, myślę, że takich kursów też jest sporo. Tu musielibyśmy się ewentualnie spotkać później, czy zgadać i mogę opowiedzieć szerzej, jak to jeszcze też z mojej perspektywy to wyglądało. Ja jestem tutaj, tak jak mówię, bardziej samoukiem, bardziej opierałem swoją edukację na książkach, na praktyce. Na pewno tutaj to, co też mówiłem wcześniej, jakaś wstępna nauka i poznanie podstaw chociażby statystyki będzie bardzo, bardzo pomocne.